Hejka. Zaczynamy vloga, jest piątek, godzina coś koło 9. Ja właśnie szykuję się do wyjścia, dlatego że zaplanowałam sobie taki dzień pracy, bo mam kilka dosyć istotnych rzeczy do zrobienia, w tym jutro na zajęcia. Tym razem mamy zjazd online, dlatego nie muszę jechać do Warszawy, co mi szczerze mówiąc pasuje. Potem umówiłam się z siostrą z racji tego, że jest piątek, a ona chodzi do szkoły. No to jest taki jeden z momentów, kiedy możemy na spokojnie spędzić czas. Teraz właśnie sobie wmasowuję wcierkę. Ostatnio tak zafascynował mnie temat włosingu, że wykupiłam pół Rossmana i takie produkty, które polecają dziewczyny znające się na tym temacie. Zabawa trwa od jakiegoś miesiąca i powiem wam szczerze, no teraz tego nie widać, ale dzięki wcierkom mam taki wysyp baby hair, co mnie niesamowicie cieszy, dlatego że ja chcę zapuszczać włosy. Mam jeszcze spory element, one są nierozczesane po myciu. Rozjaśnione, więc tylko czekam na ten moment, kiedy będę miała już swój naturalny kolor i będę mogła się pozbyć tego siana z dołu. Wcierka, której teraz używam, to jest ta taka dosyć znana, Grow Me Tender z Anwen. Ona mega rozgrzewa głowę. A druga, którą bardzo polecam, to jest ta pobudzająca wzrost z Onlybio, bardzo znana. Do tego mam taki sprzęt do masażu głowy i wiecie, przez kilka minut sobie tak roluję, nawet zrobiłam taką wyróżnioną relację, w której będę dodawać wam wszystkie informacje na temat włosów, tego co robię w kwestii pielęgnacji. Nagrałam wam też reelsa, jak po raz pierwszy wydobywam skręt z moich włosów, możecie sobie spojrzeć. Nie wyszło może jeszcze perfekcyjnie, ale już jest no coraz lepiej. Potem jeszcze lekko je podsuszę i będziemy wychodzić. Usiądę sobie chyba w kawiarni, to jest mój ulubiony sposób. Ja w domu jakoś nie potrafię się zmotywować. Jest tysiąc innych ciekawszych rzeczy, którymi mogę się zająć, więc wolę pracować tak w przestrzeni publicznej. Dobra, czas się ubrać. Zakładam te agi. I pytanie numer dwa. Kupiłam sobie kurtkę. W Zarze taką, wiecie, biker. Chyba spoko. Także muszę odciąć metki. Gdzie to jest? Tom Ford, uwielbiam go właśnie w sezonie takim jesienno-zimowym, bo jest dosyć ciężki, to jest zapach skóry. Także, nie no, polecam, ale jest bardzo specyficzny. Patrzcie, z kim jestem! Odebrałam Melę ze szkoły i przeszliśmy na shopping. Bo Mela ma misję, miała już losowanie na Mikołajki, ja w ogóle nie dowierzam. Tak naprawdę listopad i sezon świąteczny w pełni. Także idziemy czegoś szukać, bo Mela wylosowała swoją panią wychowawczynię. Jak szukacie pomysłu na prezent, to świeczki... Tak, uwielbiam. Jak ktoś lubi, to na pewno... I Boże, w fajnej cenie w ogóle jest, zobacz, 5 złotych. I to jest ten taki waniliowy sztos. Skarpetki cieplutkie. One też są fajną opcją na prezent, naprawdę. Ja mamie chyba kupowałam taki zestaw fajny. No na święto ciepły. To idealne. Ja to w ogóle uwielbiam Half Price'a, bo tutaj jest tyle różnych akcesoriów. Ja nie mogę. Już typowo świąteczne. O mój Boże, to jest mój ulubiony sezon w roku. Nie, moje ulubione to są naczynia. Ale zobacz, na przykład taki kubek jest przeceniony w ogóle na 17 zł. Ładny, nie? No, śliczny, śliczny. Bardzo ładny, no. Może weźmiemy, co? No, możemy wziąć. W ogóle koszyka nie wzięłyśmy. No, kocyki. Ładne. No, to nie śliczny. Może mamie byśmy taki wzięły, tylko no nie możemy zdradzać. Ale ładny, no. Komuś weźmiemy. Komuś weźmiemy, tak. Masz już jakiś plan na prezent dla pani Anielki? Się, czy coś do pieczenia? Do pieczenia? Ale to bardziej mój content. Właśnie, może sobie weź. Ja sobie sama mogłam sprawić jakiś ten, ale ładny bardzo. Ja, jakby wypieki świąteczne to jest
Ja rozpływam się totalnie. Pierniczki, o mój Boże, już się nie mogę doczekać. Co to? Kupię na prezent. Kamień do pizzy. O, kamień do pizzy. A można piec w nim, tak? No, 300 stopni. Sztos. Ale fajnie, naprawdę. No pamiętam, że chciałaś piec na kamieniu. Dobra, to bierzemy. Oh my god. Ale prześliczne. Wyobraź sobie taki wyjść na miasto. No, ale mela mapa bardzo podobne, tylko czarne. Tak, ja mam trochę inne, trochę bardziej takie... barankowe. Mniej odważne, że tak powiem. Tak, ale to... są zarąbiste. O mój Boże. A... tak, do meli wypasowa, mela jest odważna. No, ja bym wzięła takie pomarańczowe i do tego jakieś kombinezony. Nie, no nie mogę po prostu. Hugonkowi może weźmy. Czy on się zmieści? Nie, no myślę, że bez problemu. On teraz taka paróweczka jest, ale myślę, że się zmieści. Bo tutaj są też większe. Bluza. Uwielbiałam, jak byłam mała. Tak, pamiętasz, jak te mydełka z organiki? Tak, albo i ten zestaw. One są takie dzielone na pół. Tak, super. Fajne. Może coś takiego by było. OMG, jak ktoś jest fanem jakichś takich zagranicznych słodyczy, to można mu właśnie dorzucić do prezentu jakieś takie... No, a ja wam już widziałam. Coś, co można dorzucić do prezentu. Mianowicie... sztos. Zobaczcie, ile słodyczy. Dział dla mnie. Powiem wam tak. Moje ulubione słodycze, ever, i Mela to dobrze wie, to tak. Są Reese's. A tutaj akurat są. A tutaj akurat są i to są też takie nowe precelki. Widziałam je na takim profilu, który pokazuje zagraniczne słodycze, nowości. I znalazłam. A ja chyba wezmę jakąś herbatę, dlatego że wydaje mi się, że można właśnie zrobić mojej pani taki zestaw z różnymi rzeczami, między innymi tam dorzucić jakąś taką ładną herbatkę. Mela. Done for today. Domowy mamy rogalik z makiem. Głodne dziecko. No. Jesteśmy już w domu, także zaraz zrobię wam taki haul zakupowy właśnie z Half Price'a. Zaczniemy od jedzonka, a właściwie głównie słodyczy, no bo kto ich nie lubi? Ja uwielbiam. Także tak jak wam wspomniałam, wzięłam Reese's, takie klasyczne i precelki i takie mini, jelly beans, rurki waflowe Oreo. Ogólnie w Half Price jest bardzo duży wybór takich słodyczy dostępnych raczej za granicą, także skorzystałyśmy. Oprócz tego taka herbatka w ładnej puszce, sypana. Może to wyglądać tak, jakbyśmy wydały tam majątek, ale ceny są naprawdę świetne. Na przykład taka szklanka jest po 9,99, także dwie wychodzą, no mega. Taki prześliczny kubeczek po 19 zł. Tutaj są cztery kubeczki i dzbanek w takim japońskim stylu. Idealnie będą pasować na przykład do sushi. Tu jest deska, taka klasyczna. I to wzięłam właśnie z myślą o rodzicach. Zrobię im taką niespodziankę. Mam nadzieję, że im się spodoba. Tym jestem osobiście zakochana. To jest przepiękna miseczka, taka ceramiczna, w ślicznym kolorze. I tutaj jeszcze naczynie, takie do zapiekania. Wzięłam oczywiście Mela. To jest kamień do pizzy. To jest ten kocyk, który pokazywałam wcześniej, jest przemiły i przypuszczam, że spodoba się naszej mamie, bo ona lubi takie cieplutkie, przyjemne akcesoria. To ta prześliczna kurteczka, którą wam pokazywałam. Znalazłam przeuroczą kosmetyczkę z podobnego materiału co fotel, na którym obecnie siedzę, taki barankowy. Uwielbiam takie kosmetyczki, bo przydają mi się na jakieś drobniejsze kosmetyki na siłownię czy na jakieś wyjazdy, także